W najbliższy piątek w Ostrowcu Świętokrzyskim już po raz 17 rozpalony zostanie Wielki Ogień. Festiwal, którego nieodłącznym elementem jest konkurs młodych wykonawców. Tym razem na scenie zaprezentuje się 16 kapel. Laureatów wybiera jury, ale jedną z nagród przyznaje publiczność. To, co najważniejsze dla Państwa, kupony, które trzeba będzie wypełniać, skreślać, słuchając i w sobotę, i w niedzielę zespołów konkursowych, wrzucać do naszej skrzyneczki i my na finał, jak zwykle ufundowany przez Rafała Stomporka Rower, losować wśród Państwa będziemy. W ubiegłym roku nagrodę publiczności otrzymał zespół Tuga. Ja pochodzę ze Starachowic, znam ten festiwal, bywałem tu na koncertach, kiedyś występowałem tu z innym zespołem i po prostu miałem taką ambicję tutaj wrócić. Uważam, że jest to jeden z wartościowszych festiwali w tym województwie. No i Mira Kubasińska jest legendą, to są pokolenia, które słuchają breakoutów i solowych materiałów Miry czy pana Tadeusza Nalepy. Myślę, że to jest po prostu ta legenda i fama. Festiwal Wielki Ogień imienia Miry Kubasińskiej to bez wątpienia gwarancja dobrej muzyki. Kasia Kowalska i pozostali wykonawcy zadbają, aby 17. edycja była niezapomniana. Organizatorzy zapowiadają, że wszyscy będą się dobrze bawić, dlatego duży nacisk stawiają na kwestie bezpieczeństwa. W związku z tym dostajemy raporty i od służb, które nam zabezpieczają te kwestie porządkowe, jak też i pomoc medyczną, o tym, że nie wydarzyło się nic, albo trzeba było jeden plasterek przykleić na rączce, bo się dzieciak wywrócił, więc spokojnie Państwo tutaj do nas mogą przyjść, będzie bezpiecznie, będzie komfortowo, będzie wesoło. A na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury będzie mnóstwo atrakcji. W sobotę i niedzielę zorganizowana zostanie giełda winyli, sprzętu audio i płyt CD. Ilość wystaw, części warsztatowych, finału tego, co robimy z dzieciakami teraz, rozpoczynając wakacje w Miejskim Centrum Kultury, czyli będzie piec do wypału porcelany i w niedzielę będziemy tę porcelanę wypiekać, którą dzieci ulepiły, przygotowały. To jednak nie wszystko. W Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kultury na zwiedzających czeka wystawa okładek płyty winylowych i CD grupy Blackout i Breakout. 17. festiwal Wielki Ogień imienia Miry Kubasińskiej rozpocznie się w najbliższy piątek o godzinie 18.00.